Dzień dobry, pozdrowienia dla wszystkich. Na treningach humory piłkarzom Elany dopisują. Nic dziwnego, bowiem po dwóch z rzędu wygranych meczach atmosfera w drużynie jest znakomita. Wynik cementuje zespół. Widać, że jest efekt pracy na obozie i w okresie przygotowawczym. Piłkarze Elany ciężko pracują przed pojedynkiem z Nielbą Wągrowiec. W sobotę Torunianom przyjdzie się zmierzyć z przeciwnikiem, który z pewnością będzie niezwykle zmotywowany. Gospodarze bardzo będą chcieli pokazać się z jak najlepszej strony. Przede wszystkim jest to ich pierwszy mecz u siebie. Jak wiemy, w pierwszej kolejce przegrali 4-1 na wyjeździe. Będą chcieli za wszelką cenę zmazać to złe wrażenie, które pozostawili. W drużynie Elany jedynym problemem jest kontuzja stopera Arkadiusza Czarneckiego. Popularnego Czarnego na pewno nie zobaczymy na boisku w Wągrowcu. Uraz Arka jest niegroźny, jednak w porozumieniu z trenerem doszliśmy do wniosku, że odpuścimy mu tutaj ten mecz, aby w pełni wyzdrowiał i był przygotowany na następny mecz z GKS-em Tychy. A jeśli nie na GKS Tychy, to z pewnością w następnym meczu z Bałtykiem Gdynia. Mimo braku swojego podstawowego stopera, Elana jedzie do Wągrowca po komplet punktów. W tym sezonie Torunianom zwyciężać po prostu się opłaca. Tak mamy skonstruowane kontrakty, że obligują nas do zwycięstwa. Przede wszystkim drużyna jest tak zmotywowana, żeby grać o najwyższe cele, więc nie będziemy mówić, że jedziemy po remis, tylko po prostu jedziemy po zwycięstwo. W poprzednim sezonie Elana dwukrotnie mierzyła się z Nielbą Wągrowiec. Mecz na Stadionie Miejskim zakończył się remisem 2-2. W rewanżu rozegranym w Wielkopolsce Torunianie zwyciężyli 1-0. Przez ostatnie kilka tygodni skład Nielby został mocno osłabiony. Odeszli przede wszystkim dwaj podstawowi zawodnicy, Leśniewski i Piotrowski. W zamian są jacyś tam nowi zawodnicy, chociaż trudno powiedzieć, żeby byli tak dobrymi zawodnikami jak ci, co odeszli. Najprostszą receptę na pokonanie Nielby Wągrowiec ma kapitan Elany Marcin Wróbel. Wyjść i zagrać na 100% swoich możliwości, a przy tym zespole, przy tym potencjale, który w nas wszystkich drzemie, jesteśmy w stanie spokojnie przywieźć 3 punkty. Wyjazdowy pojedynek Elany z Nielbą Wągrowiec rozpocznie się w sobotę o godzinie 17:00.